No, mówiliśmy o przemianie izmu chorycznej na poprzedniej lekcji. A teraz przechodzimy do kolejnej przemiany izo, do drugiej z tych trzech przemian, czyli do przemiany izobarycznej. No, tym razem nazwa jest chyba bardziej taka oczywista. Izobaryczna, izobary wam się kojarzą chyba ze stałym ciśnieniem na geografii. Z izochorami, z przemianą izochoryczną raczej nie spotykaliście się, tak, na geografii, tutaj z tymi przemianami. Tak trzeba, to byłaby izochora, tak przy okazji. No dobrze, więc mamy przemianę izobaryczną, czyli w tej przemianie stałe będzie ciśnienie gazu doskonałego. Czyli tak naprawdę mamy w tym przypadku drugi sposób na ogrzewanie. Możemy gaz ogrzewać izochorycznie, czyli pod stałym ciśnieniem, szczelnie zamkniętym naczyniu, oraz możemy podgrzewać gaz izobarycznie, czyli przy stałym ciśnieniu tym razem, czyli gaz pod wpływem zwiększania swojej temperatury, jak go podgrzewamy, musi mieć możliwość rozszerzania się, zwiększania swojej objętości w ten sposób, aby jego ciśnienie wewnętrzne było niezmienne. Tak, to przy okazji kłania się nam rozszerzalność termiczna ciała. Tam pamiętacie, przyjmowaliśmy, że ciśnienie, bo zaczynaliśmy od gazów, że ciśnienie jest stałe, tak? Że zmiana objętości spowodowana jest tylko i wyłącznie zmianą temperatury substancji. No i właśnie mamy tą przemianę izobaryczną, bo jeżeli substancja będzie gazem doskonałym, to właśnie tak to się będzie nazywać. No dobrze. Czyli drugi sposób na podgrzewanie gazu. Pytanie, które można byłoby zadać na dzień dobry. Czy łatwiej będzie podgrzewać gaz izobarycznie, czy izochorycznie? Łatwiej, czyli mniejsza porcja energii byłaby potrzebna do ogrzewania izobarycznego, czy izochorycznego. Ale to odpowiemy sobie na końcu tej przemiany izobarycznej. No, objętość tym razem będzie się zmieniała, ciśnienie jest stałe, czyli P jest tym razem konstans. Czyli między pozostałymi parametrami zachodzi teraz związek, że V przez T jest konstans, tak? Czyli widzicie prawie identycznie jak poprzednio. I ta zależność V przez T jest konstans, to jest kolejne prawo. Tym razem to się nazywa prawo Gay-Lussaka. Tutaj komputer nie widzi, że to jest to błąd. No to, na nim to jest błąd. Prawo Gay-Lussaka, które słownie można byłoby przedstawić zupełnie w identyczny sposób jak prawo Charlesa, czyli w przemianie izobarycznej stałej masy gazu doskonałego jego objętość jest wprost proporcjonalna do temperatury wyrażonej w skali bezwzględnej. Tym razem już nie będę tłumaczył, bo była widać, że jest to zależność wprost proporcjonalna zależności nieba, bo V równa się konstans razy T. Wygląda dokładnie tak samo. Na wykresie teraz V od T, rzecz jasna, bo to objętość się zmienia, ciśnienie jest stałe. Można przedstawić byłoby to w ten sposób. No i tutaj też podobnie jak poprzednio, początek wykresu przechodzi przez punkt 0, 0, ale do tego punktu nam dociągnąć nie wolno, jak przypominam, tak? No i ta krzywa prosta, nazywana jest izobarą, czyli punktami na wykresie, tak, które przedstawiają stałość ciśnienia. Izobara. Przy stałej masie, jak już od samego początku mówiliśmy, tak, i mamy pod stałym ciśnieniem zależność wprost proporcjonalna. Oczywiście najczęściej, jak już powiedziałem na poprzedniej lekcji, przedstawiamy te przemiany na wykresie nie V od T czy P od T, tylko na wykresie P od V. Zależność ciśnienia od objętości. Tak więc oczywiście tutaj też przedstawię to trzy różne wykresy. P od V, P od T i V od T. Skoro ciśnienie jest stałe, to na tych dwóch pierwszych to musi być pozioma. A na tym trzecim to jest to, co wam przed chwilą pokazałem. Tutaj też oczywiście mógłbym zadać podobne pytanie jak poprzednie, czyli dla jakiego wykresu, tym razem tu nie ma podanego symboli, więc czerwony, żółty czy zielony, ciśnienie jest największe, czyli mamy jakieś konkretne porcje gazu, tak, jedne, tego samego gazu,
i podgrzewamy go izobarycznie, ale jest pod różnym wstęp początkowym ciśnieniem i to ciśnienie oczywiście się nie zmienia, czyli czerwone ciśnienie, można powiedzieć zielone, zielone i żółte. No to tutaj podobnie, dla stałości temperatury większa objętość będzie tam, gdzie będzie mniejsze ciśnienie. Tak, większa objętość gazu oznaczała mniejsze ciśnienie tego samego gazu, tak więc przy stałości temperatury. Więc tutaj ciśnienie żółte, zielone, przepraszam, czerwone jest najmniejsze. No i tutaj na tym wykresie P od T to już przedstawiono P1, P2 i P3, tak? Najmniejsze, środkowe i ciśnienie P3 zielone największe. Dokładnie wygląda tak samo. Tutaj już nie będę robił dowodu matematycznego, bo to dokładnie byłoby tak samo, tylko zaraz byłoby V równa się, tak? Byłoby praktycznie, gdybym chciał, to tutaj byłoby po prostu delta V, a tutaj byłoby po prostu P. Tak, na jedną by wychodziło. Tak, więc to byłoby dokładnie, z punktu widzenia matematycznego to się właściwie nie różni jedno od drugiego. No dobrze. No to tu mamy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Co wyróżnia tę przemianę od przemiany jednak izochorycznej, bo na razie widzę same analogie praktycznie, tak? Że tam jest P od T, a to jest V od T. Ale popatrzmy na wykres P od V. Zależność ciśnienia od objętości. Przypominam, że pole pod tym wykresem jest miarą wykonanej pracy nad gazem lub przez gaz. Tym razem nie jest zerowe. Skoro ciśnienie gazu ma być stałe, objętość się z gazu zmienia. A jak zmienia się objętość gazu, więc jest wykonywana w układzie pracy. Mamy pracę. No, pracę wyrażamy we wzorze minus P delta V. W tym przypadku tak to byśmy podali, no bo ciśnienie jest stałe. Tutaj nie trzeba dzielić pracę na poszczególne jakieś małe fragmenty, czyli jakieś na przykład załóżmy, że mamy wykres żółty, będziemy wykorzystywać, więc że musimy liczyć jedną pracę, tak, następnie drugą. Tak, i tak dalej. Nie trzeba tego robić, bo ciśnienie jest stałe od razu, tak? Więc nie trzeba było, nie trzeba dzielić na jakieś fragmenty, na jakieś delta W, a potem to zsumować. No bo to my to zrobimy od razu. Minus P delta V po prostu. Z drugiej strony w przemianie tej, no, ciśnienie jest stałe, tak? Aha, tutaj napisałem. Ale zmienia się temperatura gazu. Skoro zmienia się temperatura gazu, to analizując pierwszą zasadę termodynamiki, co widzimy? W jest. Więc praca się zmienia, więc objętość się zmienia, więc praca jest wykonywana. Temperatura się zmienia gazu. Skoro temperatura się zmienia, to zmienia się energia wewnętrzna gazu doskonale. No i jest dostarczone lub odbierane ciepło. Jest Q. Bo gaz podgrzewamy albo schładzamy. Jak ja to wszystko podgrzewam, to mówię, że podgrzewamy gazu, tak, bo to najłatwiej. A to jest to, żeby być gazu też schładzamy. Skoro tak, to tym razem w przeciwieństwie do przemiany izochorycznej nic się nie zeruje. Tak? Jest wykonywana praca. Tutaj zapisałem, jest praca, jest. Zmiana energii wewnętrznej jest, bo jest zmiana temperatury. Ciepło jest, to w końcu podgrzewamy lub schładzamy gaz. Czyli możemy zapisać w ten sposób. Zmiana energii wewnętrznej to jest i drugich NR delta T. Przypominam, że zmiana energii wewnętrznej nie zależy od tego, co się dzieje między punktem początkowym a końcowym. Ona tylko zależy od tego, jakie są parametry punktu początkowego i końcowego. A co jest pomiędzy, nie ma znaczenia. Tak? Czy będziemy doprowadzać do temperatury jakiejś konkretnej, od początkowej do końcowej, izobarycznej, czy też izochorycznej. Zmiana energii wewnętrznej w obu przypadkach, jeżeli będzie taka sama oczywiście porcja gazu, będzie taka sama. Tak? Jeżeli parametry początkowe i końcowe będą takie same, to nieważne, co się będzie działo po drodze. Zmiana energii wewnętrznej jest taka sama. I ten wzór jest taki sam.
No i to jest W plus Q, tak? No W to jest minus P delta V. No, taki formalnie jest wzór, więc wstawiam. A ciepło NC delta T. Tak samo jak poprzednio, tylko że tym razem pod ciepło molowe wstawiam indeks P, bo to jest przemiana izobaryczna. Tak? Nie izochoryczna. Tam wtedy jest indeks V, bo V oznacza objętość, stałość objętości. Teraz mamy P, ciśnienie, stałość ciśnienia. No, gdybym chciała wyrazić to we wzorach, a tak jest w Kozielski na przykład, na cieple właściwym, to też indeksy są P i V. Dla ciepła właściwego jest podobnie, ale ja wolę używać ciepła molowe. To wygląda troszeczkę łatwiej, wygodniej to wygląda. No dobrze. Bo musiałbym, jak tutaj byłaby wtedy masa, więc musiałbym masę zamienić na liczbę moli, żeby mieć tutaj, żeby te mole się skracały. No dobrze, czyli mamy coś takiego. I teraz popatrzmy na jedną rzecz. Napiszmy to odwrotnie, czyli pracę dajmy na stronę lewą. Tu jest z minusem i teraz po lewej stronie będzie z plusem. Co to jest? Jak teraz można to odczytać? To, co teraz podkreśliłem, tę prawą stronę równości, jest to dostarczone ciepło na przykład do układu. Załóżmy, że podgrzewam. Teraz to jest co? To jest zmiana energii wewnętrznej naszego gazu. To jest praca, którą wykonał, no jak jest podgrzewany gaz, to on się rozpręża, czyli jego praca będzie ujemna formalnie, wtedy praca ujemna byłaby, tak? Czyli praca wykonywana przez siły zewnętrzne ujemna, czyli praca przez sam gaz jest dodatnia, tak? To wychodzi by ujemne, bo przypominam wtedy, tak? Praca jest ujemna, gaz się rozpręża. No dobrze, czyli sam gaz wykonuje pracę dodatnią, siły wewnętrzne wykonują pracę dodatnią. Teraz tak, czyli moje ciepło, które dostarczam do gazu, część tego ciepła idzie na podgrzanie, a część idzie na wykonanie pracy. Co to oznacza? To oznacza, że niecała energia cieplna podgrzewa gaz w przemianie izobarycznej. Część tego ciepła idzie na wykonanie pracy przez gaz. Tak? Czyli ciepło tak, jest przeznaczone na ogrzanie gazu i wykonanie pracy przez gaz. Oksydowany gaz zwiększa swoją objętość. Tak? Czyli inaczej mówiąc, jest to inaczej niż w przemianie izochorycznej. Tam całe ciepło nie było tej części, nie było pracy. Cała energia cieplna szła na zmianę energii wewnętrznej. Tak, tutaj było tak. Jak może pamiętacie. Tak, tak było. Nie było pracy. W tym przypadku jednak część energii cieplnej idzie na wykonanie pracy. Czyli w jaki sposób łatwiej ogrzać gaz? Izobarycznie czy izochorycznie? Oczywiście, że mam nadzieję, że dobrze odpowiedzieliście na to pytanie izochorycznie. Dlaczego? No bo mniej energii cieplnej trzeba dostarczyć do gazu, aby ogrzać go o określoną temperaturę w przemianie izochorycznej niż w izobarycznej. Można też powiedzieć inaczej, że w przemianie izobarycznej część ciepła jest tracona na wykonanie pracy. Tam tylko podgrzewam gaz. Gaz jest szczelnie zamknięty, nie może się rozprężać, nie może wykonywać pracy w przemianie izochorycznej, więc całe ciepło idzie na ogrzanie. A tutaj część ciepła, który ja dostarczam, idzie na ogrzanie, a część na wykonanej pracy. Czyli jeżeli chcę ogrzać o taką samą porcję energii, jak w przemianie izochorycznej, to muszę tego ciepła dostarczyć więcej, bo część zmarnuje. Można to robić jeszcze tak, we wzorze tym tutaj, to już to widać. Widać, nie widać? Wbrew pozorom widać. Można to tutaj parę rzeczy poskracać wbrew pozorom. Na pierwszy rzut oka tutaj nie ma nic do skrócenia, ale ja tutaj skrócę teraz prawie wszystko. Popatrzmy na Clapeyrona, PV NRT. No to mamy stałe ciśnienie, więc sobie zapiszmy PV2 równa się NRT2. Bo te parametry są stałe, nie? Te wszystkie parametry, ciśnienie, stała gazowa i ilość gazu, liczba moli jest stała. Dla punktów końcowego, dla punktu początkowego, ten warunek musi być zachowany. Skoro tak, to odejmijmy te dwa równania od siebie. Mamy coś takiego.
P jest stałe, mogę wyciągnąć przed nawias, NR mogę wyciągnąć przed nawias, czyli mamy coś takiego. Czyli zamiast P delta V, ja mogę napisać NR delta T. NR delta T. Czyli z tego rodzaju, które przed chwilą miałem, P delta V mogę napisać NR delta T. A teraz widać, że i liczba moli się ładnie skróci, i delta T się ładnie skróci, zostanie CP po prawej, R po lewej i drugich R też po lewej. Czyli zostaje nam coś takiego. To oczywiście odwróciłem sobie wszystko. A czym jest i drugich R? Pamiętacie? To ostatnia lekcja, więc nie powinno być tym problemów. To było ciepło molowe w przemianie izochorycznej. To było ciepło molowe w przemianie izochorycznej, czyli mogę zapisać to w ten sposób. CP równa się CV plus R. Czyli ciepło molowe w przemianie izobarycznej równe jest ciepło molowemu w przemianie izochorycznej plus wartość stałej gazowej. Czyli nie 3 drugie R, 5 drugich R, 6 drugich R, tylko jeszcze R, 1 R więcej, czyli 5 drugich R, 7 drugich R, no i 8 drugich R, czyli 4 R. Zgadza się? No R, bo to 2 drugie byłoby, tak? 2 drugie R to jest 1 R przecież, tak? Więc tutaj dwójki bym dodawał po prostu. Czyli ciepło molowe, a pamiętajcie, ciepło molowe mówi nam o czym? Ile ciepła potrzeba dostarczyć do jednego mola substancji, aby ogrzać ją o 1 Kelvin. Podobnie było z ciepłem właściwym, tylko tam chodziło o kilogramy, tak? Czyli aby ogrzać 1 mol jakiegoś gazu doskonałego izobarycznie o 1 Kelvin, to potrzeba więcej energii właśnie tej przemianie izobarycznej niż w przemianie izochorycznej. Bo ciepło molowe w przemianie izobarycznej jest większe niż w przemianie izochorycznej. Większe o wartość stałej gazowej. Tak? Czyli do ogrzania jednego mola gazu w przemianie izobarycznej o 1 Kelvin potrzeba więcej energii niż w przemianie izochorycznej. Tak? Więc łatwiej ogrzać gaz izochorycznie niż izobarycznie, tak? Jakbyście mieli do przyszłości podgrzewać gaz, to tylko w ten sposób. Tylko trzeba uważać, żeby nie podgrzać zbyt mocno, żeby ciśnienie wewnętrzne nie rozsadziło ścianek naczynia. Tutaj może być problem. No i tyle, jeżeli chodzi o przemianę izochoryczną. Proszę, izobaryczną. Tak? Następna będzie trzecia przemiana. Izo następna. Dziękuję bardzo.